Pani, chyba tylko skromnością mogę sobie tłumaczyć tę wzmiankę, że nikt wcześniej nie docenił jej królewskiej mości. O, gdzież znowu, lud mi poddany, smutek wprowadzić może nawet najwspanialszego monarchę. Czymże tak zasmuca jaśnie panią? Ach, słów nieraz brakuje, by żarty powiedzieć. Nie potrafię o tym rozmawiać, nawet z tobą to powiedzieć. Dobrze, łaskawa pani. Za smutków przyczynami dalej szukać nie będę. Nie po to też tutaj jestem. Przybyłem z przednio zrodzonym pomysłem, aby we wspaniałym królewskim teatrze wystawić sztukę o ludzkich przywarach. Bylibyśmy może najlepszym medykamentem na królewskie smutki. A o jakich to przywarach wasza sztuka rozprawia? O tych najbardziej znaczących, na przykład o głupocie. Wspaniale! Głupców nie brakuje w mym królestwie. No więcej ich niż drzew w lesie. Gdzie nie spojrzysz, tam głupiec. Fałsz, obłuda, zakłamanie. Cudownie, lud tu gnuśny i przewrotny. Nic innego nie robi, jeno szemra przeciwko swojej królowej. By nie czynić zgorszenia i dawać temu pochwały, powiem jeszcze, że cielesnych rozprawiamy słabościach. Lepiej nie można trafić. Toć ten głupi, krnąbrny plebs, wiesz panie, wstyd o tym mówić, grzech na grzechu, aż kłowi się w rozpuści. Czyli per arsi pare concludenta, zgoda? No. Dziękuję za wspaniałomyślność, jaśnie pani. Kiedy więc mogę przybyć po klucze do teatru? Jakie klucze? Do teatru klucze. Właśnie łaskawa pani zgodziła się, powtarzając wielokroć. No. Nieco prostacko, ale zrozumiałem z tego, że chodzi o tak. Ja nic nie powiedziałam. Coś tam panie pomamrytałeś i wielkie mi pytanie. A mówią, że czegokolwiek nie powiesz po łacinie, brzmi mądrze. Dobrze, łaskawa pani. Źle zadałem pytanie. Pozwól, że powtórzę je raz wtóry. Czy pozwoli nam wasza królewska mość wejść do królewskiego teatru i przygotować sztukę i rozradować jej smutne, acz szlachetne serce? Tylko jedną sztukę? Jeśli łaskawa pani pozwoli, będą dwie, a boli też trzy. Dobrze, jutro wyślę do was posłańca z kluczami. Ty już wiesz, że jak to powiedział twój kolega, jestem najwspanialszą królową na ziemi. Nic jednak nie wiem o tobie. Przedstaw się proszę. Jestem Ros Angela. Prosta poetka, muzyk, filozof z fakultetem oratorskim. W końcu będę mogła pogadać z kimś jak równy z równym. Porozmawiać. Co? Mówi się słucham. Co? Już nie powiem co. Zapytałam się, czy możemy zaczynać. Proszę bardzo, proszę zacząć. Powiedziano mi o wkładaniu przemówienia, a czy to w piśmie, czy też w mowie, obejść się nie możemy bez ortografii. Aby traktować ten przedmiot ze stanowiska filozofii, należy rozpocząć, zgodnie z przyrodzonym porządkiem rzeczy, od dokładnego poznania głosek i różnorodnych sposobów wymawiania tychże. W tym przedmiocie muszę jaśnie pani powiedzieć, że głoski dzielą się na samogłoski, tak nazwane samogłoskami, ponieważ wyrażają same, czyli czyste głosy, i na spółgłoski, tak nazwane spółgłoskami, ponieważ wymawia się je zawsze spojrzeć z samogłoskami i ponieważ wyrażają jedyne różnorodne artykulacje głosowe. To wszystko rozumiem. Głoskę A wymawia się otwierając szeroko usta. A. 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 Tak. Głoskę E zbliżając szczękę górną do szczęki dolnej. A. E. A. P. A. P. Prawda, mówię.
jakie to piękne, jakie piękne! Zaś głos Kelki, zbliżając szczęki jeszcze bardziej do siebie i rozsuwając kąty ust czuszą. A, E, I. A, E, I. A, E, I, I. W istocie, niech żyje nauka. Głoska O powstaje wówczas, gdy otwieramy szeroko usta i zbliżamy wargi kącikami z górnymi dolinami. O. A, E, I, O, I, O, I, O. Nieważne. Otwór ust tworzy przy tym małe kółko, które wygląda jak gdyby O. Masz razy, Angelo, słuszność. Jak to miło coś umieć. Włoskie U wydaje się zbliżając zęby do siebie, nie łącząc ich jednak całkiem i wydłużając barwę do przodu, tak iż również zbliżają się do siebie, nie łącząc się całkowicie. U. 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 Najświętsza prawda. U. Barwy waszej królewskiej mości wydłużają się do kogoś przedrzeźniały. Stąd pochodzi, gdyby ja się pani chciała pokrzywić się komuś, nie można powiedzieć nic innego, jak tylko U. O, masz rozę, Angelo. Słuszność. Szkoda, że nie uczyłem się wcześniej, żeby wiedzieć to wszystko. Jutro przejdziemy do innych głosek. Mianowicie do współgłosek. A czy i tam są rzeczy tak ciekawe, jak tutaj? Niewątpliwie. Współgłoskę D na przykład mawia się przyciskając końc języka do zębów. Da. 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 Jakoś tak wschodnio, jakoś tak. Da! Głoskę F, przyciskając zęby górne do wargi dolnej. Fa! 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 Skąd ja znam? Fa, mi, fa! Dalej, dalej. Wyłożę ja się pani gruntownie wszystkie te osobliwości. Dobrze, dobrze, ale może teraz przejdźmy do treści przemówienia, bo muszę wygłosić orędzie do poddanych. Bardzo chętnie. To będzie wiekopomne orędzie. Mam nadzieję. Niewątpliwie. Chce pani Jasie napisać wiersze? Nie chcę wierszy. A zatem prozą. Ani wierszem, ani prozą. Musi być jedno albo drugie. Ale czemu? Z tej przyczyny, iż dla wyrażenia myśli posiadamy jedynie wiersz lub prozę. Tylko wiersz lub prozę? Tak, pani. Wszystko, co nie jest wierszem, jest prozą. A wszystko, co nie jest prozą, jest wierszem. No jak to? No to kiedy, dajmy na to, mówię do kata, strać tych niegodziwców, lecz najpierw ściągnij od nich podatek za konie i świnie, to jest proza? Tak, pani, jak najbardziej. Daję słowo, to ja już przeszło 10 lat mówię prozą, nie mając o tym zielonego pojęcia. No dobrze, wróćmy do treści przemówienia. W moim orędziu chciałabym powiedzieć mniej więcej coś takiego. Moi poddani, z racji święta, choćby nie wiem, co się działo, macie wolne. No, chciałabym, żeby były te słowa, ale jakoś tak modnie wykręcone, przyprawione, jak się należy. Może byś mi podała rozmaite sposoby, jakimi można by to było wyrazić. Można wyrazić po pierwsze tak, jak ja się pani powiedziała. Moi poddani, z racji święta, choćby nie wiem, co się działo, macie wolne. Albo... Poddani moi, działo macie wolne, choćby się nie wiem co. Albo macie nie wiem co poddani. Święta, działo wolne, choćby się z racji moi. Ale z tych wszystkich sposobów, to któryż jest najlepszy? Ten, którego jaśnie pani użyłaś. Moi poddani z racji święta, choćby nie wiem co się działo macie wolne. I telefon kawiter. Moja kochana, masz za dobry humorek. Z niej taka królowa jak skorzyć. Jak z koziej góry szklana, no co? Już nic. No, siadaj. Gdzie? No tu, na tronie. Ale jakie jak postoję. Chce się pani wykurować? No chcę. To proszę usiąść. Zaraz będę panią próbować. Co to jest? Kurajki! Pierwszy raz na oczy. Proszę złożyć przysięgę tego, hipokryty, że nic mi się nie stanie. Kochaniutka,
nie znam człowieka. A jednak wiesz co, wstań proszę. Tak, wstań i połóż swoją prawą rączkę na serduszko. Prawą. Tak, przeprowadzę zabieg na kijowe samopoczucie. Łada, kij do zada. Łada, kij do zada, kij do zada, łada. Możesz już usiąść. Teraz będę cię kurować. Sowa podkowa bolała głowa, szuru, buru, grzmot i chmura, krew, trawa, łajna, a na koniec kura. O Boże, opadam już ci. Powinno pomóc. O, rzeczywiście, jakoś już się lepiej czuję. Panie, wybaczcie, chyba już musieliście. Kłaniamy się do stóp. Niech dobra noc ukoi trudy całego dnia. Stawia przypadek starożytny cesarza. Niech w połowie miesiąca na wypadek uważa. Chcesz badaniem zwlekać? Proszę bardzo, badaj. Ale później nocami mi o pomoc nie błagaj. Przy aktorach wędrownych i miłościach przygodnych miej uwagę zdwojoną. To ci jedno poradzę. Bo tu chodzi, wiesz o co? Tutaj chodzi o władzę. Taki miły, czynny, tak życzliwie przebiegły, taktowny, uległy. A jak głową wciąż wodził w ziemię u mego podnóżka. Widać, nabierasz wprawy. Więc do teatralnej strawy łyżkę dziegciu dodaj. Plan pokrzyżuj. O! Wymówkę podaj. Wszak pamiętaj, tutaj chodzi o władzę. Czyją? Naszą! Królewski stajni wywozi gnój. Gnój? Gnój! Gerardo, jesteś aktorem, nie mów więc gnój. Jeno, obornik, tak, obornik. To już bardziej do ciebie pasuje. Oj, dobrze, obornik wyrzuca, niech ci będzie. Doniósł mi, że nasza czcigodna królowa od 13 pełni księżyca więzi niebywałej urody młodą niewiastę. Wszystko w zemście za to, że owa niewiasta nie chciała poślubić syna parszywej królowej. W tym całym przedsięwzięciu pomaga jej okoliczny czarnoksiężnik, niejaki Masterone. Wszystko w zemście za to, że owa niewiasta chciała zdradzić sekrety cesarzowi. Na dowód prawdziwości swoich słów chłop potajemnie zaprowadził mnie do jej ojca. I wiesz, co ujrzałem? Nie pytaj, tylko mów! Ojciec, klęcząc pod krzyżem i obrazem najświętszej panienki, najżarliwsze w górę wznosił pacierze. I wiesz, co jeszcze na ścianie w izbie wisiało? Powiedziałam, już nie pytaj! Wizerunek anielski, jego córki, Wiktorii Felici, Papisalo della Parapo Santa Bartolomea. Pewnie przesadzasz. Nazbyt ostatnio straszliwy. No dobrze, ale niech ci będzie, że anielski. A tak poza tym, ciekawe, kiedy ty widziałeś anioła, że do niego przyrównujesz portrety. I jak znam ciebie, pewnie żeś podniósł rękawicę, którą rzucił ci los. Tak, to prawda. Masz plan, jak mamy działać? Jeszcze żelazo pomysłu żywym ogniem goreje. I nic pewnym nie jest, póki się nie dzieje. Lecz dodam tylko, że wróg jest rozpoznany. I oręż, słowo, na nie jest już obrany. Jak ty pięknie mówisz wierszem. Myślisz, że ja nie potrafię? Tylko posłuchaj. Dobrześ uczynił. Wszak niegdyś starowieczny Eurypides powiedział. Czasem lepszym orężem dowcip wyostrzony, aniżeli miecz, nawet obosieczny. Przyznaję tobie za to laur zwycięstwa, siostro. Jednak usiądź. Thank you.
bądź pozdrowiony, jaśnie panie. Radość cię widzieć, królewski posłańcze. Zapewne z kluczami przybyłeś do nas w drogę. Nic mi, drogi panie, o kluczach nie wiadomo. Rozkaz mi tylko dano, bym ten list doręczył. Przeczytaj. Sprawę przemyślałam. Teatr rozkazałam zamknąć na wasze występy. A to ci przewrotna bestia, niezłe figle płata. W starożytnym świecie byłbyś już stracony, posłańcze złych wieści. Ewidentnie królowa się boi. A co teraz pragnę powiedzieć? Pomyślmy, kto tamuje rzekę, niech powodzi się strzeże? W rzeczy samej mądrze powiedziane. Ale nie dlatego, że wątpię w Wiktorię Felicie i jej szczere uczucie i urodę, ale dla was to niedowiarki zrobię. A wtedy ja zaśpiewam na was serenadę. Dygres, góra, łódź, lud zachodu słońc. Ty przywarłaś do mnie naga jako sika dygocąca. Czyś się konkretnie oczadzał? Przecież to będzie noc. Straże i my nieproszeni. Zapomniałem. O tej miłości. Drogi Luciano, dobre, naprawdę dobre, ale zbyt mocne na pierwsze spotkanie. Powiem do niej krótko, zwięźle i na temat. Bonjour, mon amour. Je t'aime. Ojej, ależ ty żałosny! To twoje zeznanie brzmi, jakbyś się zaczął nie wiedział, co powiedzieć. O bonjour, mon amour. Je t'aime. Okropne, powiem po twojemu. Merle chance. Czy język twojej okazałości uczucia wręcz nie zdoła, że aż po obcy trzeba sięgać i się kompromitować? Posłuchaj tylko, jak można pięknie.
Znasz li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa? Pomarańcz blask, zielone złoty drzewa? Gdzie wincem bluszcz ruiny dawny stroi? Gdzie buja lał i cykl ściwo stoi? Znasz li ten kraj? Ach, tam, o moja miła, tam byłby raj, gdybyś ty ze mną. Pięknie. Słuchaj, lepiej to ty nic nie mów, tylko weź ze sobą linę ohydy. Linę ohydy? A po co? Po to, żeby sprawdzić, czy ta piękna do ciebie napisała, bo cię kocha. Czy tylko dlatego, że jest tak zdeterminowana, że poszłaby w cuk z każdym. Tylko byłby w stanie ją uwolnić. Rzeczywiście. Jak tak was słucham, to już nic nie rozumiem. Widać, że to więcej na tym nie zna. I jak ty chcesz wojować z królową, skoro nawet miłosnej potyczki nie potrafisz rozegrać? Mądrze spostrzegła. Wszak miłosne rozrywki są szczytem świecie i nie masz większe na to. Bo tylko w niej zwodzisz, manipulujesz i osiągasz to, co chcesz, bez najmniejszego oporu drugiej strony, która jest przekonana, że to nie ona, lecz ty. Jesteś przez nią zwodzony, manipulowany i wykorzystywany. I w sumie tak jest, zwłaszcza jeśli robi to kobieta. Rzeczywiście, jak tak was słucham, to już nic nie rozumiem. Słuchaj, weźmiesz tę linę, rzucisz przez kraty lochu. Jeśli pociągnie, to... To co? To źle! To znaczy, że poszłaby z każdym, kto byłby po drugiej stronie liny. A jak nie pociągnie, to powiecie, że nie chce się ze mną zobaczyć, tak? Nie wybiegaj tak do przodu. Jeśli nie pociągnie, to znaczy ni mnie, ni więcej, a tyle, że cię kocha. Że się szanuje to, co brzydkie jeszcze ją brzydzi. Więc zapewne nie straciła swojej urody. A na dodatek jest cierpliwa. Chce poczekać tylko na ciebie, aż do rychłego wyzwolenia. Czyż to nie jest piękne? Aż sama się wzruszyła. Dobra, twój wygląd odnosi liny ohydy nawet filozofom nie mógł się przyśnić. Ja odpowiem pytaniem, a czy za ślubiny nieudane jest księciem na przyczynę niedoli i katuszy? Starczały bez królewskiej złej woli. Po cóż więc to więzienie? Taka prawda się chowa za cierpieniem uroczej Wiktorii. Podczas spaceru letniego, gdy na drzewie zasnęła, straszną wieścią urażona, nagle obudzona, straszliwe poznała sekret.